Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Janna Bojarska i dziś zapraszam Was na kolejny olbrzymi projekt denko Kosmetyczne, w którym to pokażę Wam produkty, które zużyłam lub też testowałam w ostatnim czasie. U mnie już, jak widać, świąteczny klimat pełną parą, a jeśli mowa o świętach, to koniecznie zapraszam Was na moją stronę internetową www.jannabojarska.com, bo tam przygotowałam dla Was. Całą masę świątecznych inspiracji z tymi pięknymi gift boxami, ale to nie wszystko, co tam znajdziecie, więc zapraszam. A my już przechodzimy do dzisiejszego wideo, bo tak jak Wam już wspominałam w poprzednim filmiku tego typu, to ostatnio nazbierało mi się tych kosmetyków całkiem sporo. Stąd też tych projektów Denko będzie trochę więcej niż zazwyczaj. Ale ja bardzo lubię zarówno nagrywać dla Was takie filmiki, jak i oglądać projekty DENKO innych twórców, bo tak jak zawsze powtarzam, tego typu opinie, czyli po zużyciu produktu, są zazwyczaj takie najbardziej miarodajne. I jak później kupuję sobie właśnie coś z takich poleceń, to zazwyczaj mi się sprawdza. I jak zwykle mam wam tych kosmetyków tej sporo dziś do pokazania, zarówno tych wartych uwagi, jak i kilka bubli. Więc włączcie sobie pauzę, zróbcie sobie ciepłą herbatkę albo kawkę. Ja w tym czasie podzielę te wszystkie produkty na kategorie. I zaczynamy. To co? Może zacznijmy sobie od kategorii, w której tych produktów mam najmniej i jest to jak zwykle to u mnie bywa makijaż. I tutaj, pierwszy po rodu produkt taki z pogranicza makijażu bądź też ciała będzie to olejek pod prysznic marki Isana. Nie wiem, słyszałam, że ten produkt jest wycofywany. Dajcie znać, czy nadal będzie dostępny w Rosmanie, czy już jest wycofywany i trzeba szukać zamienników. Jest to. Olejek pod prysznic do ciała, którego ja używam do mycia pędzli oraz gąbek do makijażu. Uwielbiam ten produkt jako właśnie taki pierwszy etap rozpuszczenia, szczególnie tego takiego. Opornego makijażu do zmycia spędzli, typu zastygający podkład i tak dalej, czy tam zastygająca pomadka na przykład. Więc ten produkt uwielbiam do czyszczenia właśnie pędzli i gąbek, i pewnie większość z, nas, z Was oglądających już go też dobrze zna. Do tego następny produkt, jeżeli chodzi o makijaż, będzie to Puder. Puder transparentny utrwalający Laura Mercier, i to jest ten Laura Mercier. Translucent Loose Setting Powder i powiem Wam, że to już jest moje, które opakowanie z piąte, szóste na przełomie kilku dobrych lat. Świetny produkt, szczególnie do bakingu, utrwalania makijażu, świetnie ten makijaż przytrzymuje. No, mi się wydaje, że to taki bestseller, jeżeli chodzi o świat makijażu, zarówno jeżeli chodzi o takie makijaże domowe. Jak i jeżeli chodzi o takie makijaże profesjonalne. No, i teraz kolejny produkt będzie to korektor marki Eveline Wonder Match. Słuchajcie, no, świetny pod korektor. Taki nie powiedziałabym, że on ma aż tak dobre krycie jak na przykład Tarte Shape Tape, a akurat mam go dzisiaj na sobie. Ale świetny, taki na co dzień, pięknie się rozprowadza, nie wchodzi w zmarszczki pod oczami, więc spokojnie mogłabym Wam go polecić. Ja akurat używałam swojego chyba w kolorze tak 15 natural no i do tego jeszcze będąc w Hebe e, kupiłam sobie takie bibułki matujące chyba latem tak, lat... ostatni raz byłam w Polsce latem, więc bibułki matujące zawsze lubię mieć w torebce, ponieważ ja, moja strefa te bardzo często, bardzo szybko się wyświeca no i takie bibułki pomagają mi, prawda, troszeczkę tą skórę zmatowić w odpowiednich, strategicznych miejscach, więc te bibułki jak najbardziej, powiem Wam, że w porządku, jednak bibułki matujące z klareny to były moje po prostu ulubione bibułki tego typu, nie wiem chyba już Klarena je wycofała, muszę zapytać a u źródła, ale te też bibułki były całkiem ok, takie do właśnie matowienia skóry. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o makijaż. Mówiłam Wam, że będzie krótko i szybko. No a teraz przechodzimy do największej kategorii, jeżeli chodzi o ten projekt Denko kosmetyczny, czyli pielęgnacja ciała. Zacznijmy sobie może od żeli, żelów podprysznic i tutaj mamy aż trzy, plus taki jeden produkt, żel podprysznic odświeżacz do ciała, powiedzmy. Żel podprysznic Nivea, Nivea Care Cream Care, ten taki typowy podstawowy, ja bardzo lubię zapach tego produktu, jakoś tak nie wiem Sentymentalny, lubię sobie do niego wracać, bardzo ładnie nawilża, odświeża to ciało, no i rzeczywiście spełnia swoją funkcję. Ale jeżeli chodzi o żel pod prysznic, ten, czyli Balies and Harding, Pink Blossom and Lotus Flower, ja już wam chyba o nim mówiłam w jakichś ostatnich bublach? No nie, ja nie myślałam, że może coś być złego z żelem pod prysznic, ale nie dość, że. Po nim ja na przykład musiałam brać prysznic w ciągu 3-4 godzin. On w ogóle tak jakby nie utrzymywał, nie utrzymywał świeżości i czystości tego ciała. No nie, nie polubiłam się z nim. Dajcie znać, czy go używaliście, ale dla mnie to łapka w, w dół niestety. No i kolejne odkrycie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że Method ma produkty do pielęgnacji ciała. Ja myślałam, że Method to są właśnie głównie produkty, jeżeli chodzi o chemię domową, chemię gospodarczą, a tutaj przechodzę sobie któregoś dnia przez Sainsbury i widzę właśnie żel podprysznic marki Method i ja bardzo lubię ich płyn do mycia naczyń, do mycia szyb. Wszystkie te takie produkty z chemii gospodarczej są zazwyczaj bardzo fajne i kurczę, zastanowię się, wezmę sobie opakowanie Słuchajcie, wspaniały żel pod prysznic. On jest tak wydajny, w bardzo dobrej cenie, bo chyba w cenie regularnej 4 albo 5 funtów kosztuje tutaj u nas w Sainsbury's. I jego zapach, po prostu jak taki trochę Coca-Coli, coś takiego, taki drink gazowany na pewno, coś w ten deseń Coca-Cola. Mamy tutaj cytrusy, ginger, no i mamy też sea Backthrone. No i słuchajcie, naprawdę świetny zapach, bardzo fajny żel oczyszczający do ciała. Bardzo dobrze mi się z niego korzystało. Teraz sobie kupiłam dwa kolejne o innej nucie zapachowej. No ta była moją ulubioną, ale nie mogę jej nigdzie dostać. Mam, myślę, że może to była jakaś wersja limitowana. No i teraz kolejny produkt do mycia ciała jest to Uni Flash Buff. i to jest słuchajcie taka pianka, którą możemy używać na przykład po, nie wiem, po wysiłku fizycznym, na przykład zrobiliśmy sobie sesję jogi czy pilatesu, nie mamy czasu się wykąpać, umyć, żeby odświeżyć to ciało, możemy sobie wsmarować taką mgiełkę właśnie w ciało. No i tak pomyślałam, ok, czasami może się przydać, może rzeczywiście nie być dostępu ani czasu na ten prysznic po siłowni, chociaż ciężko mi sobie to wyobrazić. No to mówię, kupię sobie coś takiego i tego się w ogóle nie spłukuje i rzeczywiście ta pianka bardzo szybko się wchłania w skórę, pachnie jak spa, tak ziołowo i olejkami esencjonalnymi i rzeczywiście skóra się w ogóle nie klei, ale czy to tak odświeża? No, powiedziałabym, że na przykład, jak wychodziłabym z siłowni i musiałabym jechać jakimś środkiem transportu publicznego, no to tak, lepiej użyć coś takiego niż niczego i po prostu czuć się niekomfortowo, ale to Was tak nie odświeży, żebyście nie musieli brać prysznica, prawda? Po siłowni na przykład. No nie, to taki produkt wspomagający, ale żeby na nim jako na produkcie odświeżającym do ciała polegać, no to nie no ale dajcie znać, czy używaliście czegoś takiego no taki inny koncept zaciekawił mnie chyba ten akurat egzemplarz kupiłam tutaj w lokalnym Tikemaxie. Maxie no i kolejne produkty będą to olejki do ciała, olejki do ciała ee, słuchajcie dwa, e, green tea, zielona herbata yy, i to jest Elemis, świetny olej do ciała mi tutaj go jeszcze trochę zostało ja, tak jak Wam chyba mówiłam w poprzednim projekcie, DENKO kosmetyczne robiłam sobie taką czystkę, jeżeli chodzi o moją taletkę, no i niektóre produkty niestety. No, już się po prostu przeterminowały, dlatego też się z nimi rozstaje. Tu troszeczkę jeszcze zostało. Super olejek do ciała. Naprawdę bardzo dobrze mi się z niego korzystało. Tu było aż 200 ml. Tu akurat jest napisane, że to jest tylko na, dla profesjonalnego użytku. Już chyba nawet nie ma tej serii w ofercie Elemis w tym momencie. Ale no, świetny olejek do ciała. W ogóle produkty Elemis zazwyczaj są bardzo, bardzo dobre. No i kolejny olejek do ciała będzie to. Mydlarnia cztery szpaki, i jest to olej do ciała Neroli i mandarynka. No i ten olej też był bardzo fajny, pięknie się wchłaniał w skórę, no ale niestety, już tutaj ten zapach, to już jest zapach taki chemiczny. Czegoś takiego, coś takiego nie powinno mieć miejsca. Oczywiście wtedy już produkt nie nadaje się do użytku. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja wina, bo postawiłam go gdzieś sobie z tyłu na półce. No i on sobie tak stał i stał. No i niestety, no, już się przeterminował. Ale sam w sobie olejek był świetny pięknie pachniał, mał piękną właśnie konsystencję szybko się wchłaniał, nie kleił się. No znaczy, oczywiście pozostawiał tą skórę lekko taką tłustą, ale no, na pewno kiedy Kiedyś jeszcze do niego wrócę i upewnię się, że zużywam go w terminie. Kolejnym produktem a mamy tutaj jeszcze produkty do nawilżania ciała taka miniatureczka e, takiego nawilżającego, e, wygładzającego mleczka do ciała Clarence, super piękny zapach, piękne nawilżanie skóry. No i tutaj kolejna taka miniaturka, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała będzie to ultra nawilżające mleczko do ciała. Ono było ze mną na wakacjach, chyba na maladze, jak byłam ostatnio? Fitomer. Świetny produkt. On się tak pięknie, szybciutko wchłaniał i dawał taki komfort w skórze, nawilżenia, że naprawdę zastanowi się nad pełnowymiarowym opakowaniem tego mleczka. Bo szczególnie w okresie wakacyjnym albo gdzieś na wyjazdach chcemy, żeby to wszystko się szybko wchłaniało i nie przyklejało się nam do ciała, czy ciało do ubrań. No i kolejnym produktem, jeżeli chodzi o nawilżanie ciała, będzie to balsam Stress Fix Aveda Vetiver lawenda. No wspaniały zapach. Tutaj od razu czujemy, że jesteś, to jest taki relaks. W ogóle Aveda słynie z tego zapachu, także i szampur i właśnie chyba Stress Fix to takie dwa najpopularniejsze zapachy, jeżeli chodzi o Avedę. No wspaniały produkt, też właśnie taka lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja, więc jeżeli nie, nie próbowaliście jeszcze produktów AWD, a szukacie produktów z naturalnym składem, no to bardzo mogłabym Wam właśnie AWD i ich produkty polecić. No i teraz kolejnym produktem do ciała będzie to e, Ameliorate, e, takie... Mm, peeling do ciała z kwasami. I tutaj tego peelingu staczył mi na jedno, na jeden raz na całe ciało, a drugi raz na połowę i tutaj miałam 50 ml i powiem Wam, że właśnie był to świetny peeling. Takie troszeczkę inne doświadczenie, bo zazwyczaj używam peelingów po prostu gruboziarnistych, solnych, albo cukrowych, albo kawowych, a tutaj taki typowo kwasowy nakładaliśmy sobie na ciało, odczytałam sobie sobie po prostu pod prysznicę minutkę, dwie i później to spukiwałam. I rzeczywiście to ciało było czuć, że ono tak lekko mrowi, lekko szczypie, że coś tam się dzieje i po tym ciało było niesamowicie mięciutkie, takie gładziutkie. No naprawdę świetny produkt, więc myślę, że też zastanowi się nad pełnowymiarowym opakowaniem. Dajcie znać, jakich wy w ogóle peelingów do ciała używacie? używać właśnie takich kwasowych czy gruboziarnistych, drobnoziarnistych, czy na przykład może szczotkujecie ciało na sucho. Jestem bardzo ciekawa co wybieracie dla siebie, jeżeli chodzi o złuszczanie ciała. No i teraz tutaj kolejny produkt Skinny Tan. Jest to taki balsam z dużą ilością koloru. No i tutaj to po prostu zmywamy z siebie po jednym życiu. Ja użyłam tylko tego jednokrotnie, bo chciałam zobaczyć, czy to nie będzie brudziło ubrań, jak to się wchłania, czy nie robi smug i tak dalej. Nie. Nic takiego nie robi, fajnie, szybko wchłaniający się produkt, ładnie pachnie, i tutaj no rzeczywiście pachnie tą czoko, czekoladą czekoladą. No i mamy tą opalnicę, tak jakby na jeden dzień, umyjemy się wieczorem, no i rzeczywiście to wszystko z nas. Chodzi. Więc jeżeli potrzebujecie tego, takiej jednodniowej opalenizny to tak. Ja osobiście sięgam już po te produkty, które zostawiają tą opaleniznę na ciele przez kilka dni. Ale jeżeli poszukujecie tego typu produktu, to tak, mogłabym Wam polecić. No i kolejne produkty. Sole do kąpieli. Sole do kąpieli marki Canu Nature. To akurat o zapachu lawendy też. Piękne sole. No pięknie zmiękczały. Tą skórę podczas kąpieli relaksowały ciało oraz umysł podczas kąpieli, bo te prawda, olejki nam się unosiły. Naprawdę bardzo fajne sole. Jeżeli poszukujecie czy takich tych soli, właśnie do kąpieli, to Kanu Nature albo Rosa Filo mogłabym Wam spokojnie polecić. Kolejny produkt, jeżeli chodzi o ciało, antyperspirant, taki w sztyfcie. Jeżeli już widzicie opakowanie Nivea Stress Protect, czyli ten Ultimate Protect kiedyś. Mój ulubiony spray pod pachy. No to zakupiłam sobie stick, mówię, będzie zajmował mniej miejsca, czasami łatwiej jest z nim jeździć. To, słuchajcie, się do niczego nie nadaje. Nie dość, że to jest tak tępe w rozprowadzaniu, a już próbowałam rozgrzewać, robić cuda tutaj, wianki z tym produktem. To, to to w ogóle jeszcze nie chroni. No nie chroni, no po prostu po godzinie, po dwóch już czujemy, że trzeba by było wziąć prysznic i się odświeżyć. Nie. Spray jak najbardziej, ten sztyft nie bardzo. Dajcie znać, czy go używaliście i co na jego temat sądzicie. No i teraz kolejnym produktem do ciała, do stóp właściwie i obuwia będzie Undofen, właśnie taki spray do obuwia i stóp All-in-One o właściwościach przeciwgrzybiczych. Jeżeli chodzi o właściwości przeciwgrzybicze, to może i tak, ale zapach to po prostu no śmierć, spsikujemy sobie te stopy i po prostu to no nie pachnie zbyt fajnie, taką chemią takim lekarstwem no ja po prostu trochę tak jakby się e, zraziłam do używania tych sprayów do stóp Dopóki nie odkryłam pięknego sprayu podo-farm, którego można nawet sobie pryskać na raj stopę, jeżeli potrzebujemy odświeżyć stopę, no to jest sama przyjemność. To tak pięknie odświeża, to pięknie pachnie, no i też działa właśnie, jeżeli chodzi o te właściwości przeciwgrzybicze. Więc podo-farm super, uwielbiam na no, to, to po prostu. Nie miało zbyt fajnego zapachu. No i teraz kolejne produkty, jeżeli chodzi o ciało: Spotlight Oral Care, czyli system wybielania kości zębowej, domowy paseczki jak zwykle uwielbiam, używam tak dwa razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu w zależności od potrzeby. No i do tego jeszcze sobie robię takie top-upy rozjaśniającym, wybielającym pędzelkiem, takim pisaczkiem, sobie po prostu nakładam preparat na zęby, odczekuję kilka minut. No i e, już gotowe, więc naprawdę bardzo fajny sposób Spotlight Oral Care bardzo, bardzo polecam no i już ostatnie produkty jeżeli chodzi o ciało, tu mam jeszcze rzęski, secret lashes, kępki rzęs super no i tu mam oczywiście berokę oraz młody jęczmień, ale mam wrażenie że o tych suplementach to mówię w każdym wideo, więc już pewnie o nich słyszeliście, przypominam tylko, że tak, nadal używam no i teraz już przechodzimy do kolejnej kategorii, może zróbmy. Sobie włosy. Jeżeli chodzi o włosy, to nie mam tych produktów zbyt wiele. Są duże pojemności, ale samych produktów nie ma zbyt wiele. Jeżeli chodzi o mycie, to nie mam szamponu. Płukanka taka z octem jabłkowym, Christoph Robin. Ja nie wiem, jak tego używać. Jeżeli ktoś używa właśnie takich lotionów do włosów, takich o takich właśnie wód z octem, dajcie znać, jak tego używać. Ja nie wiem, to już mi się chyba przeterminowało, chyba na pewno, więc z tego na razie zrezygnuję, ale dajcie mi znać, jak tego używać. W ogóle to też tym zapach tego octu jest no taki intensywny, więc nie wiem, nie wiem jakbym miała go używać, żeby później nie pachnieć tym octem przez cały dzień. No a teraz następny produkt jeżeli chodzi o ochronę włosów latem, przed promieniami słonecznymi będzie to Aveda taki, taki jakby, oni to nazywają welonik ochronny dla włosów, świetny produkt ja go używam spryskuję też sobie długości włosów, ale ja sobie spryskuję przede wszystkim tutaj przedziałek, skalp, prawda a jak ktoś w ogóle ma już krótsze włosy Albo ma jakieś miejsca, gdzie tych włosów ma mniej, no to taki produkt musi znaleźć się w jego kosmetyczce, szczególnie latem, jeżeli spędzamy wakacje na plaży bądź też przebywamy długi okres na słońcu. Kolejny produkt, suchy szampon Batist, już kolejne opakowanie. Ja lubię bardzo Batiste. Taki naprawdę dobry, suchy szampon odświeżający włosy. Mam też go trochę dzisiaj na włosach. No, naprawdę bardzo dobry. On akurat jest z efektem podnoszącym od nasady. Ja takie lubię najbardziej, bo ja te włosy mam jednak dość takie cienkie. No, a mówiąc o, dalej o podnoszeniu włosów od nasady. Pianka, tutaj duże gabaryty, pianka Schwarzkopf Professional Silhouette, i to jest niby ta pianeczka taka delikatna. I rzeczywiście ona jest delikatna, aż do tego momentu, że ona praktycznie nie robi nic z włosami. Czyli nie przeszkadza im, ale też nie utrzymuje podniesienia na włosach. No po prostu nie robi nic. Użyłam jej może tak z 10 razy, dałam jej szansę z różnymi szamponami, odżywkami i tak dalej. No, nie, ona po prostu nie robiła nic. No i teraz ostatni produkt, a nie, jeszcze dwa produkty, jeżeli chodzi o włosy. Kolejny bubel. Jeżeli ktoś z osób, które tutaj przychodzą do gabinetu, chciałby sobie ten produkt wypróbować, może u niego się sprawdzi, to bardzo chętnie ja go tutaj zestawię i mogę Wam podarować do testów. Dalej będzie to nabłyszczacz do włosów i jest to nabłyszczacz znowu marki Schwarzkopf Professional, ten Osis Plus i to miał, być, to miał być nabłyszczacz dziewczyny tak polecały, że on pięknie nabłyszcza włosy bez uczucia tej tłustości no to ja oczywiście zachwycona, chcę sobie rozświetlić włosy, nabłyszczyć nabłyszczyć i pff, sam tłuszcz wszystko tłuste. Ja mówię, nie, no na pewno źle użyłam. Na pewno za dużo. No dobrze, to trochę mniej. To sam tłuszcz, takie strąki włosów. No nie, próbowałam go kilkukrotnie, ale u mnie on się zupełnie nie sprawdza. Może moja struktura włosów, ja mam te włosy dość cienkie, może to dlatego. Nie wiem, dajcie znać, czy używaliście, a jeżeli chcecie sobie przetestować, to ja mogę wam go po prostu odstąpić. No i kolejny produkt, taki znowu. No dzisiaj jest trochę tych bubli, takich niezbyt trafionych zakupów. Będzie to maska Kalos, ol kalos, i to jest biotyna. I powiem wam tak, uwielbiam tą z keratyną, taką chyba miałam z mango, tak mi się wydaje. Super a ta po prostu włosy jest po niej tak ciężko rozczesać, tak jakby nie zmiękcza tych włosów wystarczająco, no naprawdę miałam ciężki okres z tą maską, użyłam jej no tak powiedzmy z 15 razy, te maski są bardzo wydajne, ona nie ma jakoś zbytnio większego zapachu, ale nie, ta z biotyną jak na razie najmniej mi przypasowała ze wszystkich masek tej marki. No i co? Teraz już czas na ostatnią kategorię na dziś, i będzie to pielęgnacja twarzy szyi oraz dekoldu. I tutaj tych produktów tak mamy w miarę, w miarę, nie za dużo, nie za mało. Zacznijmy może sobie od e, oczyszczania. Zobaczmy, czy my mamy coś tutaj do oczyszczania twarzy. Nie, ale mamy toniki, a mamy do oczyszczania no to płyn micelarny Eveline ten różowy bardzo go lubię, chociaż chyba ta czarna wersja radzi sobie lepiej z takim makijażem wodoodpornym zastygającym jak na przykład ta pomadka, którą mam dzisiaj na sobie. Ale

niemniej ten właśnie płyn micelarny jest świetny, bardzo Wam polecam ja go sobie używam jako taki pomocniczy produkt jeżeli chodzi o oczyszczanie, bo ja sobie myję buzię najpierw jakimś właśnie olejkiem bądź też balsamem do demakijażu, a później te rzeczy, które jeszcze tam nie do końca zeszły, czyli na przykład maskara jakaś właśnie wodoodporna kreska, no to domywam sobie płynem micelarnym, no i później przychodzę do już prawilnego oczyszczania twarzy żelem, więc więc to u mnie w ten sposób wygląda. No i teraz kolejny produkt będą to, tak, no kolejny tonik, a właściwie dwa toniki. Tutaj mamy regulujący tonik, oczyszczający botanik. Też bardzo fajny, przyjemny tonik, bardzo fajny taki kojący zapach. No mamy tutaj oczywiście CBD, oczar, organiczny olej z konopi. No i naprawdę bardzo dobrze mi się go używało i pewnie jeszcze kiedyś do niego wrócę. Bardzo fajne takie uczucie nawilżenia. A jeżeli mowa o nawilżeniu, no to oczywiście Aveda Botanical Kinetics. I tutaj mamy tą giełkę taką tonującą, nawilżającą. Uwielbiam ten produkt, naprawdę nie wiem, nie zliczy już przez ile opakowań przeszłam. E, pięknie tak koi, łagodzi i nawilża skórę jedno, jednocześnie. No i teraz kolejne produkty e, będą to o, z peelingów chyba nie mamy, mamy tylko jeden. E, peeling marki Savre. No i wiecie co z tym Savre to jest tak, ja uwielbiam ich kolagen. Ale inne produkty, ja bym bardzo chciała je lubić, ale niestety dla mojej cery się one nie do końca sprawdzają. I tutaj mamy kremowy peeling do twarzy marki Savre, i on te drobiny ma za duże, za grube i za ostre. No, ja na pewno nie zrobiłabym sobie tym peelingiem, peelingu twarzy. Zresztą ja nie jestem, w ogóle nie przepadam za peelingami takimi mocno ścierającymi, jeżeli chodzi o twarz. Ciało ok, ale twarz to u mnie peelingi enzymatyczne, toniki z kwasami, a tutaj takie drobinki ścierające niekoniecznie i nie, ten produkt nie do końca mnie zachwycił. A nie, słuchajcie, zapodział nam się tutaj jeden produkt do mycia twarzy, żel do mycia twarzy SVR. Bardzo fajny żel do mycia twarzy, bardzo dobrze, o, tu się nam kosmetyki przesuwają. E, bardzo dobry e, żel do mycia twarzy, pięknie ją oczyszczał, nie pozostawiał jej takiej suchej, ściągniętej, więc na pewno zastanowi się nad pełnowymiarowym opakowaniem tego żelu. No i później mamy już, co mamy? Olejki do twarzy. Jeżeli chodzi o olejek do twarzy, to mam tutaj dwa. Jeden z moich ulubionych olejków do twarzy Natural Me olej z Pestek Malin. Pięknie regeneruje, łagodzi wszelkie podrażnienia, bardzo, bardzo lubię go, nie tylko do twarzy, ale też do włosów, czy też do całego ciała. No i teraz kolejnym serum. Ja tak nie do końca lubię się z tym produktem, a jakoś ten produkt zawsze ląduje u mnie gdzieś tam w toalecce. Jest to Clarence, to podwójne serum. E, powiem Wam, że znam lepsze. Sara Chapman, na przykład z Kinesis Overnight Facial. O, ostatnio, chociaż ostatnio wszędzie jest wyprzedany, więc nie wiem co się dzieje. Mam nadzieję, że nie wyszedł ze sprzedaży, tylko wróci. Może jest jakiś problem z dostawą surowców, ale ten. Sarah Chapman, to jest mój ulubiony olejek na noc do twarzy, szyi, dekoldu. Ten też ok, ale myślę, że za tą cenę można znaleźć coś lepszego. No i teraz kolejne produkty. Słuchajcie, przepraszam, ja dzisiaj tak skaczę z jednego produktu na drugi. Znowu mamy tonik. Tonik taki laki, bambu, i to jest Derma Doctor, też w takim małym opakowaniu. I powiem Wam, że ten tonik. Byłby w porządku, gdyby nie to patrzcie na to. Nie wiem, czy to będzie widać. On tak pryszcze produktem. Po prostu pryska produktem po twarzy. No po prostu ten atomizer zupełnie nieudany i po prostu macie takie wrażenie, że sobie pryskacie po twarzy e, takimi jakimiś dużymi kroplami. Nie rozpyla to mgiełki, takie jak na przykład Aveda. No tutaj ten rozpylacz, tragedia. Ale jeżeli chodzi o sam produkt, przyjemny, delikatny zapach, taki właśnie nawilżający. Więc ja robiłam tak, że odkręcałam sobie go, wylewałam na dłoń i po prostu wtłaczałam w skórę dłoni. No, bo inaczej się nie dało. To pryskanie tego atomizera nie było zbyt przyjemne. No i teraz mamy, ach, mamy odżywkę do rzęs, odżywka do rzęs Revitalash. Ja nawet jak używam, mam założone moje sztuczne rzęsy, no to sobie tak takie odżyweczki używam. Ja ja teraz już jej nie potrzebuję codziennie. Ja sobie takiej używam dwa razy w tygodniu, może dla utrzymania tej gęstości, długości moich naturalnych rzęs. Bardzo, bardzo Wam polecam. No i teraz, jeżeli chodzi o kolejne produkty, to taki jakby zabieg na okolice oczu marki Murad. I tutaj mieliśmy takie serum, które sobie wyciskaliśmy, najpierw tylko troszeczkę yy, wprowadzaliśmy po, na, po, na okolice pod oczami, a później do tego jeszcze były takie owaciki bawełniane, gdzie sobie tutaj właśnie dozowaliśmy to serum i przyklejaliśmy pod oczy. Powiem Wam, że to był świetny zabieg. Naprawdę ta okolica pod okiem była taka wygładzona, nawilżona, odświeżona no, naprawdę bardzo fajny produkt. Ja go gdzieś kupiłam, chyba na targach w Londynie, ale myślę, że spokojnie w Seforze też go dostaniecie. No i teraz maseczka. Jeżeli chodzi o maseczki do twarzy, no to mam tylko jedną taką w pojedynczym. Saszeczce i jest to maseczka przeciw maszczką i bruzdą marki Dermika. Tajemnica młodości. Powiem Wam, że też bardzo fajna, przyjemna maseczka odświeżająca i nawilżająca do skó dla skóry więc naprawdę bardzo fajna. No i oczywiście moje już dobrze Wam znane maseczki Bielenda Professional maseczki algowe. Uwielbiam wszystkie, ale pokażę Wam jedne z tych takich moich najbardziej ulubionych. Będzie to ta z tym koloidalnym złotem. Uwielbiam, jeżeli potrzebuję takiego liftingu, wygładzenia zmarszczek i drobnych linii mimicznych. A tutaj ta z diamentem to samo też pięknie się nakłada, świetnie tak wygładza tą teksturę skóry. No i tutaj jedna z moich ulubionych masek, to już to opakowanie mam bardzo długo, z kozim mlekiem. I wydaje mi się, że ta maseczka została już wycofana przez bilendę, bo nigdy nigdzie nie mogę jej znaleźć. Dajcie znać, czy macie jakieś namiary, czy ona kiedyś wróci, czy już została wycofana świetna, taka łagodząco, nawilżająca maseczka. No i do tego dwa ostatnie produkty wystarczy nam czasu na karcie powinno nam wystarczyć. Słuchajcie, dwa ostatnie produkty na dziś będą to SPFy, czyli ochrona przeciwsłoneczna. I tutaj macie dwóch moich ulubieńców, których zazwyczaj. Zwyczaj widzicie na wszelkich mediach społecznościowych. I to jest Norel Dr. Wilsch SPF50. Przepraszam za ten stan opakowań, no ale tak to wygląda, jak się tego używa na co dzień. I oczywiście Sheer SPF30. To ja akurat miałam w kolorze tan, czyli dość takim ciemnym, ale tych właśnie produktów używałam latem. Są to moje dwa niezawodne SPFy, które zawsze jadą ze mną, na każdą wycieczkę są ze mną na co dzień. Ten SPF 50 świetny jako baza pod makijaż, leciutka, przyjemna konsystencja. Jest to hybryda filtrów chemicznych i fizycznych, a tutaj mamy typowo filtry mineralne i tutaj mam SPF 30, też świetna ochrona i tutaj pomimo tego, że jest to SPF, powiedziałoby się tylko 30, to naprawdę tutaj jakość tych filtrów, która została użyta w tym produkcie jest naprawdę na najwyższym poziomie i ten SP sprawdzałam na naprawdę gorących wakacjach, w górach, na plaży cały dzień i nic się z twarzą nie działo. Więc naprawdę bardzo Wam polecam. I tym sposobem, słuchajcie, przeszliśmy przez kolejny kosz pełen zużytych kosmetyków. Mam nadzieję, że każdy znalazł pośród nich coś interesującego dla siebie. A jeśli macie jeszcze jakieś interesujące kosmetyczne perełki do dodania, to oczywi oczywiście piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony dziś czas. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym wideo. Pa!